Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie będziemy wspólnie studiowali Pismo Święte. Kolejny temat to pochodzenie zła. Skąd wzięło się zło na ziemi? Dlaczego jest tyle zła? Dlaczego tyle niedobrych rzeczy się dzieje na ziemi? Skąd to wszystko się wzięło na ziemi? Nie możemy też zapominać o dobrych rzeczach. Często zbyt mocno koncentrujemy się na niesprawiedliwości, na grzechu, na bezprawiu, zapominając, że są też i dobre rzeczy na ziemi. Skąd wzięło się dobro, skąd wzięło się zło? A w dniu dzisiejszym będziemy rozważali, skąd wzięło się zło, pochodzenie zła. Otwórzmy pierwszy list Jana, 4:8. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Werset ten, mówiący Bóg jest miłością, jest wersetem fundamentalnym w tym temacie pochodzenie zła, w ogóle całego wiary w Boga, chrześcijaństwa, religijności, duchowości. Bóg jest miłością. Cokolwiek dzieje się złego, gdziekolwiek dzieją się jakiekolwiek nieprawości, zła, nie możemy zapominać o podstawowej zasadzie, że Bóg jest miłością. Nie możemy w żaden sposób stwierdzić, czy nawet oskarżać Boga o zło. To jest kardynalny błąd. To jest jeden z dużych błędów, który niektóre osoby właśnie popełniają. Ale my wierzący, którzy chcemy poznać Boże Słowo, zrozumieć duchowość, zrozumieć chociaż po części, kim jest Bóg, czym jest Bóg, co Bóg wymaga od nas, przyjmijmy pewne prawdy i wierzmy w je mocno, mimo różnych rzeczy, które będą się działy w naszym życiu. Ewangelia Mateusza, 13 i od wiersza 24 do 28. Mamy tu opisane podobieństwo, przypowieść o pszenicy i konkolu. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli: Panie, czy nie posiadłeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówili do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiedział: nie, abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim pszenicy. Pozwólcie obydwom rość razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i pozwiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwiążcie do swojej stodoły. Pan Jezus tłumaczy to parę wersetów dalej, wyjaśnia podobieństwo o pszenicy i konkolu. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego
Uczniowie jego mówiąc, wyłóż nam podobieństwo konkolu na roli. A on odpowiadając, rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata. Żeńcy zaś to aniołowie. Jak to zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Mamy tutaj wyjaśnienie pochodzenia zła. Chyba od osoby, która ma tutaj chyba najwięcej do powiedzenia. Od Syna Bożego, od Jezusa Chrystusa, który przyszedł z nieba, który posiada niesamowitą mądrość, który jest Mesjaszem, Zbawicielem i który wie i przekazał nam, skąd zło się wzięło. Zło Bóg nie zasiał. W tej przypowieści jest tak powiedziane wyraźnie. Zło zasiał nieprzyjaciel. Tym nieprzyjacielem to diabeł, szatan, przeciwnik. Chrystus nie wyjaśnia tutaj szczegółów. Daje nam dostatecznie dobre informacje dotyczące tego, skąd to pochodzi. My nie możemy powiedzieć, że Bóg sieje zło. Bóg sieje dobre nasienie. To dobre nasienie jest siane przez Boga i ono wydaje dobre owoce. Szatan sieje zło. On sieje konkol. Konkol nadaje się tylko do spalenia, z tego nie ma żadnego pożytku. Konkol to są zgorszenia, nieprawości, które tylko i wyłącznie nadają się do spalenia. Tak więc nie zapominajmy o tym, kto posiał dobro, a kto posiał zło. Teraz przejdźmy do Starego Testamentu, księdze Ezechiela. Mamy bardzo ciekawe wersety. One pośrednio dotyczą księcia Tyru, ale w tym symbolu księcia Tyru jest opisany szatan. I od 28 rozdział, od 12 do 17. Synu człowieczy, zanudź pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan, ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości skończonego piękna. Byłeś w Edenie, w ogrodzie Bożym, okryciem twoim był wszelakie drogie kamienie, karneon, topas, jaspis, chryzolit, beryl, onyks, szafir, rubin, szmaragdy. Ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim do dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świętości. Zrzuciłem cię na ziemię, postawiłem cię przed królami,
aby się z ciebie naigrawali. Lucyfer, obecnie szatan, upadły anioł, nigdy nie był takim. Kiedyś, w przeszłości, w zamierzchłej przeszłości, którą sobie nie możemy wyobrazić, o której Biblia nam nie wspomina z uwagi na to, że nie jesteśmy w stanie to ogarnąć, ani zrozumieć tego wszystkiego. Lucyfer był odbiciem wszelkiej piękności, doskonałości, dobra. Możemy sobie wyobrazić wspaniałą, dobrą istotę, stworzoną przez Boga. Lecz Bóg stwarza istoty z wolną wolą. Bóg nie stwarza automaty, które wykonują bezmyślnie Jego wolę, ale Bóg stworzył istoty rozumne, którym dał wolną wolę. Podobnie jak Adamowi i Ewie dał wolną wolę. Możesz spożywać z drzewa żywota, możesz spożywać z drzewa wiadomości dobra i zła. Ja zalecam spożywanie z drzewa żywota. Do drzewa wiadomości zła nie dotykaj się, nie przychodź tam. Człowiek miał wolną wolę. Bóg nie interweniował. Nawet w tym momencie, kiedy Ewa zrywała owoc, Pan Bóg nie klasnął ją w ręce. Nie krzyczał, nie mruknął tam, nie powiedział, co robisz. Daje człowiekowi całkowicie wolną wolę. Nie interweniuje. To jest wolność. Lecz człowiek używa swojej wolności ku dobremu i ku złemu. Ku dobremu przynosi dobre owoce, ku złemu przynosi złe owoce. Tak samo było szatanem. Duma doprowadziła go do rebelii. Dlaczego się to wzięło? Nie wiemy. Intruz. Przez miliardy lat, które istnieje wszechświat, zdarzyła się ta sytuacja. Jedna istota upadła. Ta, która była najbliżej Boga, która była na świętej górze. W miejscu, centrum wszechświata, gdzie jest tron Boży. Ale tak zdarza się czasami z istotami, które posiadają wolną wolę. Księga Izajasza, 14 rozdział. Od 12 do 14. O, jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Natchnione Słowo Boże w kilku miejscach objawia nam, co wydarzyło się. Oczywiście są to szczępy informacji, z których możemy sobie wyobrazić, o czym myślał szatan, Lucyfer, gwiazda poranki, jutrzenka, ten, który nosi światłość. Co ta dobra istota chciała osiągnąć? Chciała zrównać się z Najwyższym. Stworzenie chciało być równe Stwórcy. Stworzenie chciało postawić sobie tron i zasiadać z Bogiem jak równy z równym. Była to niewyobrażalna pycha. Niewyobrażalna pycha, zrównanie się z taką istotą, którą jest Bóg. Chcę być równy Najwyższemu. My, ludzie, którzy żyjemy na ziemi, którzy nigdy nie byliśmy w obecności Bożej,
którzy nie możemy sobie nawet po części wyobrazić, kim jest Bóg, istota, która stworzyła cały wszechświat, stworzyła naszą ziemię i cokolwiek na tej ziemi jest. A co dopiero szatan, który przebywa w obecności Bożej, który widział dzieła Boże, niezliczone galaktyki, które Bóg stworzył, niezliczone istoty, widzialne, niewidzialne, duchowe, materialne. I ta istota, która jest, byśmy powiedzieli, pyłkiem, ona chciała się zrównać z Bogiem. To jest coś niewyobrażalnego. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków i zrównam się z Najwyższym. Bóg nie mógł tego zaakceptować. Tak wielka różnica, że Bóg odrzucił to. Wtedy szatan rozpoczął bunt. Rozpoczął walkę z Bogiem, która już z samego początku była skazana na porażkę. Księga Objawienia, 12 rozdział. Dwunasty rozdział 7-9. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł, nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Nastąpiła walka w niebie, wojna w niebie. My oczywiście nie możemy sobie wyobrazić, jak istoty duchowe walczą. Możemy sobie wyobrazić, jak istoty materialne. Oglądamy różnego rodzaju filmy. Jesteśmy może na jakichś pokazach różnych sztuk walki, gdzie grupa ludzi, czy też pojedynczo w parach walczą ze sobą, używając różnych technik do pokonania przeciwnika. Czy też na wojnie, gdzie się wzajemnie ludzie zabijają, gdzie toczą tą walkę. Lecz walka istot duchowych, jakim jest istoty szatan, jego aniołowie, Michał, jego aniołowie, nie możemy sobie wyobrazić. Oczywiście Pismo Święte nie dąży do tego, żeby nam to wyjaśnić, bo to wykracza poza nasze pojęcie wszystkiego, ale taka walka odbyła się w niebie. I walka smoka ze smokiem. Smok to jest inne określenie szatana i jego aniołowie. Lecz szatan nie pokonał wojska tego dobrego i został zrzucony z nieba. Kiedy czytamy w księdze Joba opisy, jak to szatan odwiedzał Boga w niebie, jak rozmawiał z nim, do pewnego okresu czasu miał prawo, mógł przebywać w niebie. Lecz przyszedł taki czas, w którym został wypędzony z nieba. I zrzucony wąż starodawny, ogromny smok, zwany diabłem, szatanem, co zwodzi narody, rzucony został na ziemię, zrzuceni zostali z nim na aniołowie jego. Tu został zrzucony. I tu kontynuuje tego swojego wojowniczego ducha. Chce, aby ludzkość przyłączyła się do jego buntu. Przyłączenie się do jego buntu jest rzeczą skazaną na porażkę. Nie zalecam. Jest to wręcz coś okropnego, jeżeli przyłączamy się do wojny z Bogiem. Nie dajmy przystępu diabłu, temu siewcu zła, konkolu, ale dajmy przystęp dobru.
Chrystusowi, niech Duch Święty sieje dobre nasienie wśród nas. Łukasz, 10 rozdział, Ewangelia Łukasza, 10 rozdział i werset 18. Rzekł więc do nich: widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Spadł. Tak jak spada się w przepaść, tak samo szatan został strącony w tę przepaść i spadł tutaj na ziemię. Tu jest jego miejsce. Został on wypędzony i uwięziony na ziemię. Możemy sobie wyobrazić, że te wszystkie wszechświaty, które są, one też były kuszone przez szatana. Ale jedynie ziemianie odpowiedzieli pozytywnie na pokusy szatańskie. I tu jest jego miejsce i nasze i czekamy do tego wspaniałego zakończenia wielkiego boju. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 27-31. Bóg uczynił człowieka na swój obraz, umieścił go w domu, który był wspaniałym ogrodem. Tu mamy opisane wersety, gdzie Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo, rozmnażać się, rozradzać, panować, powiedział, co mają jeść. Bóg spojrzał na to wszystko, było to wszystko bardzo dobre. Było bardzo dobre. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. To jest pierwszy rozdział. Kiedy czytamy pierwszy rozdział, jest bardzo dobre. Kiedy patrzymy na obecny świat, na to, co jest na świecie, no nie możemy stwierdzić, że to jest bardzo dobre. To jest świetnie. Dlaczego? Przypowieść o pszenicy kąkolu. Szatan zasiał i zaczął siać w trzecim rozdziale od wiersza 1 do 7 jest opisane właśnie ten zły siew. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety. Czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie ze wszystkich drzew owocu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzewa ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie pomarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wasze oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Bóg mówi swoje, szatan mówi swoje. Człowiek stoi w środku. Człowiek wybiera, kogo mam słuchać. Słucham Boga, czy słucham szatana? Wdanie się w dyskusję, w rozmowę ze złymi ludźmi, z posłańcami zła, prowadzi wcześniej czy później do złego końca. Uważajmy na to bardzo. Ewa wdała się w dyskusję. Szatan kłamał. Mówił półprawdy. Oskarżał Boga zarazem. I Ewa uwierzyła szatanowi. To nasienie, to kąkol, które siał w tej rozmowie, wydała owoc pod tym względem, że sięgnęła ręką i zerwała. Bóg oczywiście obserwował w swojej mądrości, w swojej wszechwiedzy tę scenę, lecz nie interweniował. Dał człowiekowi wolną wolę pod żadnym przymusem. Nikt, nawet szatan, nie ma mocy zmusić cię do grzechu. Ewa nie była zmuszona. Ten ruch sięgania to wypływał z jej serca, z jej wnętrza. Ona zapragnęła,
A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że były miłe dla oczu i godne pożądania do zdobycia mądrości, zerwała z niego i zjadła. Zobaczyła coś dobrego w tym złym. Dlatego też ludzie widzą wiele dobrego w złym, w konkolu, w nieprawości, w grzechu, ale to daje złe owoce w końcu, daje przekleństwo i musimy bardzo być tutaj ostrożni. I tu mamy pochodzenie zła. I rozpoczęła się straszna lawina. Lawina. Czytamy dalej. Kain, Abel, brata morduje. Coś okropnego. Później jeden z dalszych przedstawicieli Kainów mówi, że za ranę, jeżeli ktoś mnie skaleczy, zamorduję tego człowieka. Zło, zepsucie rodzaju ludzkiego było coraz większe. Ten chwast, ten konkol szerzył się nieprawdopodobnie. Ludzie usłuchali szatana, poszli za jego głosem. Także Pan Bóg w pewnym momencie żałował, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Co robi grzech? Izajasza, 59 rozdział, wiersz 1 i 2. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć, lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze tak, że nie słyszy. Grzech, który popełniamy, to, że słuchamy złego, słuchamy szatana, oddala nas od Boga. Jeżeli robimy dobre uczynki, słuchamy Ducha Świętego, rozważamy duchowość, chcemy, aby nasza wiara rozwijała się, aby były dobre owoce Ducha Świętego, chcemy być bliżej Chrystusa, poznać Go, otworzyć swoje serce na spotkanie ze Zbawicielem, być z Nim, jesteśmy coraz lepsi. Nie ma tego odłączenia. Łączymy się z Bogiem, ale przez grzech, przez przestępstwo, grzech nas oddala od Boga. Czasami tak oddala, że nawet czasami możemy się bać wrócić do Boga z tymi grzechami. Lecz Bóg jest tak wielki w swojej miłosierdziu, że możemy w każdym momencie swojego życia wrócić do Niego. Jaki jest rezultat grzechu? List do Rzymian, 6 rozdział, 23 wiersz. List do Rzymian, 6 rozdział, 23 wiersz. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Zapłata za grzech jest śmierć. Za złamanie boskiego prawa jest zapłata, zapłatą tam jest śmierć. U Boga nie ma jakichś tam 5 lat więzienia, grzywna, jakiś areszt. Nie ma czegoś takiego. Zapłata za grzech jest śmierć. Grzesząc, buntujesz się przeciwko Bogu. Stoisz w opozycji. Jesteś buntownikiem. Nie tylko ty, ale wciągasz do swojego buntu wiele osób, bo grzech nie jest czasami, w większości nie jest samotny. Ty łączysz się z grzesznikami. Lecz chwała Bogu za ten wspaniały dar łaski Chrystusa, życie wieczne. Bóg nie chce, abyś umierał. Nie chce twojego grzechu. I dlatego daje Jezusa Chrystusa, o którym będziemy w następnym temacie rozważali. Daje Jezusa Chrystusa i daje życie wieczne. Bóg jest konsekwentną istotą, który
którego nie można lekceważyć swoim postępowaniem.